Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki. Kochani, 32 odcinek? 31? Kurde, teraz to już nie wiem. Natomiast udało nam się ostatnio pokonać po raz kolejny niesamowitego Tamurkana. No i przyjmiemy sobie tę skałę wyzwania. No i właśnie, kurde, tutaj przydałby się ktoś jeszcze. Domyślnie miał tu być Malakai. Natomiast Malakai jest niestety tutaj na południu. Ale w sumie niedługo, bo w sumie musimy zrobić tutaj te dylematy. Dylematy są gdzieś tutaj, są dylematy, natomiast tu gdzieś skrywa się gościu. Tu się gościu gdzieś skrywa, skurczybyk. Pochodnie wbił i myśli, że kurde, że go nie widzę. Natomiast jest tam i to będą, kochani, to są tak, obie karawany. Musimy zabić wrogów przy użyciu sterowców. No to będziemy robić tutaj, bo mamy jeszcze tę bitwę przed nami. Tę. No i jedno mamy za nami, więc kurde, no właśnie te sterowce. O kurde, gościu, ale drzesz japę. No i nie przedłużając, klikamy, bo to jest jeszcze wcześniejsza tura. Pewne zwycięstwo. Widzę, że to jest to samo, więc go. Myślałem, że to jest ta sama mapa, kurde. Ale nie. Wiecie co? No można by się tutaj ustawić pomiędzy tymi wzgórzami. I tak zrobimy, zwłaszcza, że i tak mamy, kurde, większość armii, to które po prostu przyjdą tu i będą napierniczać. Ten oto sposób. Za chwilkę będziemy tam walczyć. Tutaj Gotreko Felixy. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o naszą piechotę. No i mamy trochę dział, których możemy, o kurde, możemy użyć parę dział. Wiecie co? Dajmy tu działa. Za chwilkę się przestawimy. No i tyle. Wiecie co? Zaznaczmy tych najpierw. O. Ciek, dobra. W sumie głównie sterowce. Wiecie co? Odwołajmy tych. Niech oni, kurczę, napierdzi. Dobra, nieważne. Trzeba rozwalić. Pytanie, czy to zadziała? No, rozwalmy. Jak to rozwalimy, to już tak naprawdę będzie z bani. Dobra, jest z bani. Co 80 parę sekund ducha Grungiego tu przyswiemy. Wiecie co? Faktycznie, kurde. Wycofajmy. Może tutaj nawet. Nasze żyrokoptery, bo one są spokojne w ogóle. Ale tutaj nie ma specjalnie, nie ma jednostek strzelających, więc też się jakoś nie boję specjalnie. No dobra, trochę się boję. No, zbliżamy się, powiem szczerze, niebezpiecznie. Szefu tam widzę już. Odpuszcza. No atakujcie go, kurde. Przeciwko dużemu zwierzowi. No to powiem szczerze. Tu się nie spodziewałem, że kurde dojdą tak blisko. Fire!
Dobra, tyle. No wiadomo, tutaj troszeczkę jeszcze powalczymy. Właściwie, czy ja chcę, kurde, to odpadać, bo to jest prędkość 150%, ale dostajemy obrażenia. No dobra. Chyba tyle. Możemy trochę odpalić w sumie. Bo oni tutaj będą strzelać cały czas, to jest zawsze, kurde, troszeczkę... Trochę tych obrażeń nie jest, ale... Pytanie, czy... czy i ile ich zabijemy tutaj, nie? No, bo tam stary, kurde, zginiesz. Dobra. To, tam ci uciekają, tam, turururu. No niestety, te naprawy to są, kurde, dalekie. Ale być może... nie. Trudno. Ale zobaczcie, kurde, faktycznie 400, 300, prawie 300. No, no to mamy 1000. Powinno być okej. Ładnie, tak jak mówiliśmy. Wydaje mi się, że się uzupełnimy. No tu jest trochę tej kasy, kurde. A tutaj też się uzupełniamy. Dobra, weźmy kasę. Bo mówiłem też między innymi... to jest ten skeweński spisek, tak? Tak, czyli naprawy polowe, słuchajcie. Dostajemy bierna umiejętność naprawy polowe dla jednostek sterowców, a to nam daje... Przez 2 sekundy bierna umiejętność użycia 1, jeżeli poniżej 50%, no to regeneruje się przez moment. Ale 10%, kurde, się regeneruje. Fajnie. Spoko. To było to. Dylemat tam. To robimy. No i ten iskrzyciel badacz do zrobienia. To robimy i tutaj zaraz tych bitwy kolejne przed nami. O kurde, myślałem, że się tutaj, że dotrzemy tutaj, ale nie. No, dobra. I tak tutaj się uzupełniamy, także spoko. Przydzielone punkty umiejętności, ale to... Skalf... Kalibracja. Bo Ungrim jest tu, ale oni zanim, kurde, przyjdą, to trochę minie. No, ale oni dostali punkty ze względu właśnie na mentora, nie? Więc to jest dobra sprawa. Żeby mieć mentora, pradawne urazy. No właśnie, Ungrim, co ty, kurde? Mam wrażenie, że coś tu, kurczę, nie działa. Czemu nie masz następcy Grimnira w ogóle? To już nawet nie chodzi o, kurde, organki, no ale mamy zabójców. A, dobra. No jak mówiłem, mamy trochę pieniędzy. To robimy za turę i okej. Okay. Gdzie te pieniądze można ewentualnie wydać? Harganet. Tam się, kurde, obawiam trochę. Tutaj wrzućmy. I tyle w sumie chyba. I zobaczmy faktycznie w kuźnie runy postaci. To mnie interesuje. Ile mamy punktów? 730. Wielka runa lotu. Zadaje średnie obrażenia magiczne i od ognia, słuchajcie. To jest magiczny pocisk. Jedna taka. Raczej wolałbym tam, gdzie są trzy. Tutaj były trzy. Runę ognia. Obrona w zwarciu plus 8. No trochę mamy tego. Więc ta... W sumie runa przebicia. Albo siła broni. Runa uderzeń. To nie jest nigdy głupi pomysł, żeby wziąć. Przeciwko dużym przeciwnikom... w sumie... Też spoko, magiczna ochrona to jest też... Super. No i chyba na razie tyle, bo mamy 130. Jakieś przedmioty można... Nie, nawet nie można, bo do 200 się zaczynają. Dobra, no to mamy... Trochę magicznych ochron i tak dalej. Ungrim. Co dla ciebie? Co? Ungrim, what?
Mam dla ciebie runę szczęścia i uderzenia. To będzie to. Malakaj nie potrzebuje. Grumby. Podstawowa siła broni plus 35, wiesz co? Ty już masz. Skorgi, ty w sumie nie specjalnie atakujesz. Patrzę, czy mamy lordów takich, ale nie mamy. Którzy potrzebują. Mógłbym dać synowi. Można by, kurde, dać synowi. 827, ale będą niszczyć tutaj. Runy ognia. Bo to ma Morgus, nie? Tu jest Sven. No dawaj to. Dobra. Okej. Okay. Pomocników mamy. Właśnie, skoro już jesteśmy, to może zobaczmy. No, zawsze to jest tam coś więcej do wrzucenia. Odporność na ostrzał, magiczna ochrona. Weź sobie, masz runę szczęścia i uderzeń jeszcze. Ale to komuś damy, kurde. Bo runa... Runa tobie, Sundrimie. Wiesz co, tu jest Skorgi chyba, tak? Był. Tak, Skorgi, jesteś... Tak. Już mi się mylą, kurde, ci lordowie. Gdzie ty jesteś? Do Kataju poleciałem, kurde, za daleko. Tu jesteśmy, tak, tu jest Skorgi. Więc ty masz runę szczęścia, to na pewno. A runę uderzeń chyba weźmie Grot, kurczę. Zaklęty przedmiot, to co dawało, odporność na magię, w sumie. Zaklęta tarcza. Dobra, to mamy. Kochani, także spoko. Wreszcie już, kurde, postaci zaczynają sensowniej wyglądać. I to jest chyba tyle. Nie będę więcej pieniędzy wydawał, chociaż 9000 mamy. Co turę, można by tu w Szablowej Górze jednak pomyśleć coś. No, tak na razie delikatnie, bo to jest kwestia też uzupełnienia, nie? Paru procent więcej, więc... myślę, że tutaj będziemy walczyć dookoła. Więc myślę, że warto. Dobra, kliknijmy turę, zobaczmy, co się wydarzy. Przekroczyliśmy ten pierwszy punkt, jeżeli chodzi o pomszczenie uraz, ale i tak nam daleko niestety do tego drugiego. Znaczy do trzeciego, tak naprawdę. Oni, kurde, idą do nas. Pytanie, czy nie idzie do, kurde... Pakt o nieagresji chcą. Super. Chcę dostęp wojskowy. Już bardziej do nich. Czemu? Czemu oni chcieli? Znowu, kurde, padnie ta nasza srebrna twierdza. Łupem Legionu, bo stąd nie dojdziemy na czas. A mógłbym tam ewentualnie zacząć robić armię, na którą nas stać w sumie. Tylko, że tam musiałoby być wszystko rekrutowane globalnie. Mungowie, mungowie. Skaveny, skaveny. Zaraziciel jest odkryty. A, dobra. Ta armia. I się myślę, kurde, co za bzdury. Ktoś mnie zaatakował, ale to by nie było coś takiego, tylko że tam został ranny, nie? No. Dobra, smutek. Zostaliśmy sami. Jeżeli chodzi o Skorgiego, ale to nie szkodzi. To jest pewne zwycięstwo, słuchajcie, na ropuchach. Nie będziemy tego rozgrywać. Zwłaszcza, że są liczba ofiar niska. O kurde. Myślałem, żeby to właśnie złupić.
Wiecie co, zróbmy to. Albo zróbmy grabież okupację. Zróbmy grabież okupację, to jest trochę mniej kasy. Standard utraconych twierdz, to jest super standard. Czy oni we dwóch nas tutaj mogą dziabnąć? Mogą. Ale jakby chcieli, to by nas kurde zaatakowali, myślę. Chociaż jeszcze mieliśmy wtedy drugą armię, ale ta druga armia też nie była jakaś super. Niesamowita. Dyscyplina plus 9 to jest dla ciebie dyscyplina, tylko ty nie potrzebujesz. No, pana głębin możemy, bo to jest dyscyplina podczas walki ze Skavenami, słuchajcie, armia lorda. Weźmy to jeden punkt w to. I weźmy runę negacji. Każda runa się może przydać. 20 poziom, nieśmiertelność, super. Weź ochronne ostrze. I upór. I ty, mój miły, też 20 poziom, bardzo fajnie. Masz powitanie. I tyle. Dobra. Także to jest to. Tutaj są parę, jest tu parę rzeczy, możemy je naprawić w sumie. W razie W. Jakieś czary mary postawić, nie wiem. Czary mary te. Bo on idzie tutaj, nie? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Czy my mamy... Follow Dowie. It is an honor. Minus 9,2. Minus 7,2. Minus 4,4. Nawet nie mam pieniędzy tyle, kurde, żeby mu zapłacić za to. No trudno, niech idzie, no, nie dogonię go. Jesteśmy tu. Nie zamierzam, kurde, tego, wiecie. I tak to będziemy przejmować i tak. Chyba że faktycznie mamy trochę czasu. Ale tu nic nie ma, tutaj się, kurde, nie zwerbuje. No jest... Jest to, za które będzie. No musimy to mieć, to jest, kurde, wiecie, misja na to, nie? Tu jest koszt werbunek gwardzistów. No możemy tutaj ewentualnie parę jednostek zwerbować. Ty! Moment. A ty nie miałeś werbować, aby sobie tych jeszcze? Masz dwóch, dobra. I ty nie idź nigdzie. Ty. Bo ty tutaj sterowiec werbujesz. Taki był plan. Natomiast ty, mój miły... Gdzie ta Murkan znowu? Tak, wejdę w ten tryb, no właśnie, to będę w słabym trybie. No dobra, ale mamy tutaj wojska zaciężne. Jest masakra. To jest 10 zeta. Szkoda trochę. Znaczy 10 zeta. Wiadomo, 10 punktów w ten, nie? Zróbmy coś takiego. No kogoś, kurde, no może nie jakoś super tańszego, ale będziemy za murami tutaj. No można by Miśka, kurde, przyzwać i mieć Miśka. Robi się ktoś 32. Ci też mają, kurde, niewiele mniej. Ale Misiek by zrobił robotę. Z drugiej strony, byśmy sobie, kurde, Legion Gryfa wysłali poza mury. No albo dwóch strzelców, no ale to strzelców możemy sobie sami zrobić, nie?
Ewentualnie lodową gwardię. Lodowa gwardia, kurde, z mieczami też nie jest głupia. Oni też strzelają daleko. One. Zróbmy. Zróbmy to, no i globalnie niestety trzeba będzie dużo pieniędzy wydać. Oczywiście tutaj, no... Znaczy, w 4 tury wydaje mi się, że damy radę, ale... Chociaż z drugiej strony będziemy walczyć z... Z innymi tutaj. Myślę, że trollo mocistów można by ze dwóch ze tego zwerbować. Potrzebujemy... Skąd 700? Trzech tych. I tu. No, pieniądze, kurde, poszły. No tak z 15 tutaj chcę mieć tę armię, z 15-osobową. I tyle. Tak, tej drogi klanów nie będziemy mieć. Wojenne opowieści. Tak, wojenne opowieści będą dobre. 250 mamy tutaj. Z wielką bronią. Nie no, pancerz dla Marczy. Dobra. To jest to. Malakaj. Kolejna armia przed nami. Pewne zwycięstwo. No rozegramy sobie standardowo. Natomiast teraz już nie potrzebuję sterowców jakoś wykorzystywać mocno. Ale oczywiście wykorzystamy, no bo to jest, kurde, taka armia. Żeby sterowce i żyrokoptery załatwiły robotę. Co? Zrobiły robotę. No dobra, jesteśmy tu. Wydaje mi się, że tutaj nie ma co się zastanawiać specjalnie. Po prostu ustawimy. Dość szeroko. MacKaysony tu. Wszyscy inni tu. Trzeba rozwalić niesamowite działo. No i tyle. Dobra, wszyscy to, co mogą, szybko biegać. Niech biegną tu. Jeszcze moment. No, mają 3 sekundy tutaj, kurde, zobaczcie. Na te specjalne. Tu. Dobra. Wydaje mi się, że muszę wydać, kurde, jednak rozkaz ataku po prostu na kogoś. Kółeczko rozpada się elegancko. Zabijmy go tamtego.
No i ładnie. Kończymy, bo tutaj nie ma co ich do rozwalać. Po prostu mieliśmy misję, żeby po prostu rozwalić armię. I tyle, spoczko. 35, no tutaj mniej, no wiadomo, bo żyrokopterki troszeczkę nam pomogły. Naprawdę, kurde, nie zabiłeś nic. Łe. No bo tutaj praktycznie nic nie ma. Mamy złoto i skarbiec. Weźmy, bo potrzebujemy pieniądze. Wróg zabity w boju. Tempo badań. Archiwista. Skanuj rangę w tej samej turze, w której opracowano technologię. Dobra. Także mamy to. Kochani, w takim układzie... O, dobrze, że można się przemieścić. No bo mamy tak. Mamy ten dylemat, czy popierniczamy. Wiecie co? Może go, kurde, sięgniemy? Jednak z tej strony, tego stromniego. Żeby go tutaj jakoś dopaść. No bo on będzie szedł tędy. Zresztą my tu i tak idziemy do dylematu. Ale... No dobra, zobaczmy, czy mamy jeszcze... Mamy pieniądze. Trzech. Dobra. Tu mamy trzech tych. Do kogoś... Nie no, w zwarciu walczą rębacze. Żelazni. No ewentualnie sobie długobrodych weźmy. No mógłbym jakieś żyrokoptery, jakieś coś. Działa zresztą też będą, tylko no działa są dosyć tanie, więc chcę je na końcu po prostu dać. I tyle. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj sobie to na spokojnie odbijemy. Ty dostałeś punkt w ogóle. Taktyka, ogień i furia. No tak, no bo tutaj mamy też rębaczy, którzy dostają atak plus 4, więc jak najbardziej. Tu jest spoko, ty się regenerujesz. Trzeba będzie, kurde, przejąć faktycznie, tylko z drugiej strony wtedy on się tutaj będzie rozwijał. No nic, zobaczymy. Tylko, nie no, może... Dobra. To trzeba zostawić tutaj, bo zastanawiałem się, która armia ewentualnie inna mogłaby sobie sterowiec zwerbować i tyle. Natomiast Morgusy i Grombi, no mają co robić tutaj, więc nie mogę ich zostawić niestety tak samopastu. O kurde, nie mamy tutaj ten. Negatywów. Tutaj mieliśmy negatyw, kurde. Dobra, to weźmy w tym trybie. Aż rak tu. Dobra. Bo tu przechodzimy przez co? Na drogę chłodu, tylko ta droga chłodu. Bo to jest jeszcze nasze, nie? Nie widać w ogóle tych, kurde, tutaj widać. Dopiero. On idzie po Ashrak. No trudno. Niech idzie. Ważne, że grunt mamy i to będziemy mieć. Tempo badań plus 12. I tyle. No. No tak, mamy 300 zł, więc trzeba patrzę. Co zbudować, skoro no widać. Dobra. Sundrim. A ty się wyrybujesz z tym. Dobra. Tyle. Chyba, że jakieś kurde szybkie. Tu chciałem kliknąć. Wyznawcy Nagasha. O. Można. Dawaj pieniądze. Dobra. Wiesz co? Nie. Ciutko. Inaczej. Jeszcze raz. Tu. Masz dwa koła, bo dostałem. Minus 19 tylko. Trochę mało, kurde, tych pieniędzy, powiem szczerze. Mm.
Bo konfederacja jest minus 17. To jest niemało. Znaczy niedużo. No ci nie chcą pokoju. Musiałbym ich faktycznie jedną lub dwie armie pokonać, wtedy bardziej będą skorzy. Ty byś chciał, kurde. No nie. Jesteś mój, że tak powiem, producentem wymazanych uraz. O kurde. Nie sądziłem, że tak zrobi. Dazia. Ciekawe. No, dwą armią raczej nie dam rady, chociaż... Raz za karak, przez zaćmione słońce, spoko. Zaatakowany przecież, domyślnie. Łazampa. Przejął. No dobra, ale to oznacza... tyle, że Morgusy i inni no mają tu, bo wy macie wojnę? Nie macie wojny. To jest 609, kurde. My będziemy mieć zaraz chwilę wojnę. No, wyzerwaliśmy tutaj stosunki szeroko rozumiane. Musiałbym faktycznie, wiecie co? I don't care. Chyba I don't care. Komu zależy? Na tej wojnie. Tobie. Ivres. To wtedy będziesz mnie lubił. Na minus 7. Inni będą mnie lubić tak czy inaczej, nie? Ale tym... tu mi zależało na tym. Dobra. Za chwilkę tam podejdziemy i będziemy próbować coś. Natomiast tu... Karawana, co? 50%. Kurde, czemu mi klatki się kończą? To jest ciekawostka. No, myślałem, żeby to rozwiązać, że tak powiem, podczas bitwy, ale tu jest za mało ich, kurde. Strzelamy ich po prostu z daleka. No, zwłaszcza, że mamy fajne jednostki tutaj, nie. Dobra, frakcja Mungów zniszczona, bardzo dobrze. Zbrojownictwa, córka Walei, super, super. Artylerie. Prowincja zabezpieczona, to bardzo dobrze. Tu pieniądze mamy, tego nie potrzebujemy, to możemy chcieć. Obozowiska są dobre. To jest na... Wiecie co, zostawmy to na razie. Plus 9. Spaczenia nie ma, więc git. No i właśnie, i tu jest ołtarz ciemności od razu, więc... Tak z dwóch stron znowu idziemy. Grombi. Admirał tu jest, ale... On jest na zewnątrzu. Atakuj. Dobra. No myślę, że to można rozwiązać ten pokojowo. W ten sposób. I tyle. Dobra. Stamtąd przyjdzie ten gościu. Jeno, więc myślę, że on nie jest jakimś super ważnym przeciwnikiem. Możemy go olać. Natomiast my... Bo tutaj mają wieżę, no i tak powinno być, kurde, w tamtym drugim. Wiecie co? No tutaj mamy te wieże, ale... Moment, mamy armaty. Co ja się tutaj będę zastanawiał? Za długo. Wejdźmy po prostu tędy.
Wiem, że zaznaczyłem wszystkich. Jesteśmy chyba poza zasięgiem, nie? O kurde! Do tyłu! Właściwie to. Wszyscy idźcie, tak, 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 tak. Au! O kurde! Rozwalą nam, kurde, nasze armaty. Ładnie. No, pociski ładnie napierniczają. Coś tu, kurde, w nas napiernicza też. Au. Dobra. Idę tędy. No. Dobra. Kurde. For a vengeance. Dobra, brama elegancko zdobyta. Wchodzimy. Po prostu tu wejdź. Tyle. Wychodźcie też. Myślę, że na początek można by naszych wrzucić długobrodych. Wy tu. A wy jesteście, kurde, szybsi teraz. Okej. Tu. Bardziej w swoich chyba walnęli niż w naszych. Aż kurde. No właśnie. Tu strzelamy, tu strzelamy, tu bijemy. Tu bijemy, tu. Old Onesów mają, ale to nie szkodzi. Odporność na obrażenia, ale to jest pojedyncza jednostka. Dobra, Grombrindle, dawaj, dawaj. No można by przejąć ten punkt, jak mocno chcemy.
Gdzie mamy ten zasięg? What? Ci wracają, ale... Nie mogę ich kliknąć. Czemu nie mogę ich kliknąć? Coś się dzieje na tej mapie. Niedobrego. Tu się dzieją rzeczy. Szybko. Nie, no musimy ich wycofać. A nie może tak być. Nawalnąłeś tym? Tak. Elegancko. Wy tu. Tu jest okej. Powiem szczerze. Właśnie, to są zwykli łucznicy grozy. No właśnie. To. Dobra, to jest przejęte. Dobra, ci nie wrócą, więc idziemy dalej. Powiem szczerze, że większe tutaj są, kurde, te obrażonka. Niż to przewidziałem, powiem szczerze. Gdzie tam jesteś? Dobra, walcz tam. A, tu natomiast. Rozwalcie ten budynek, będzie spokój. Chyba, że tędy nie można wejść po prostu to jakoś. No nie, ale no niestety. No. Tych wycofamy. Dawaj, bo nie ma czasu. Tych trzeba oślepić. Tych trzeba wybuchnąć. Nie, no damy radę tutaj. Warriors,
Straciliśmy bardzo dużo tych kurde jednostek. To miała być prosta bitwa, mieliśmy wejść i po prostu wyjść. No wiem, że tutaj napierdzielają te. Dobra, to jest nasze, to jest nasze. Tu są ci. Myślałem, że to koniec kurde będzie. Rozwali to? Powiem szczerze, że nie wiem. No, powiem szczerze, tych jednostek, kurde. Nie sądziłem, że tak dużo stracimy. No cóż. No chyba, że ty jesteś, kurde, niezłomny. No. I dlatego tak się, kurde, dzieje. Dawaj go, kurde, zastrzel. Oż ty, kurde. On wali w swoich, ale on nie zadaje obrażeń, jeżeli ktoś by pytał, a nie wiedział. Już. No, jeszcze troszkę. O kurde. Czy strat w sumie nie było jakoś tak specjalnie dużo na tym etapie wygląda. Kowal run trochę tam dostał w ramach tej wieży i w ogóle. O kurde. 30 koła byśmy mieli. A tak możemy mieć 15. Weźmy 15. Mistrz Gildii, krasnoludzki tatuażysta. Dobrze, dobrze, dobrze. No właśnie, trzeba popatrzeć. Wiecie co? Tego tatuażystę gdzieś tutaj wrzucimy. Że oni wszyscy mają chyba. Tego mistrza Gildii w sensie. Prochownik, koszt werbunku. Szukam tego naszego nowego lorda. Tu jest. Archiwista, prochownik, koszt werbunku dla lokalnej artylerii, tylko no właśnie. Na bierzcy. No właśnie, nie chcę mu specjalnie dawać jakichś takich rzeczy, które możemy utracić ważne, na przykład ten utracony twierdz, sztandar. No. Bo to będzie, kurde, smutek. Natomiast możemy sobie naprawić to. Możemy naprawić to, to i... To mamy na czwórce. Siedziba piekarzy. Siedziba gildii piekarzy, słuchajcie. What? Uzupełnienia 5%. Ciekawe, poważnie, to jest budynek specjalny tu? No to mamy. What? Nie ogarniam, powiem szczerze. No bo specjalne budynki są tutaj. I mamy tę siedzibę piekarzy. Skąd tę siedzibę piekarzy? Po raz pierwszy widzę ten budynek. Pytanie, czy on działa faktycznie. Pytanie, czy tych sobie tutaj zostawiamy? Bo oni dają zasięg ruchu na mapie i zasięg my mamy lepszy.
No bo to jak zbudujemy, ewentualnie wywalić ten budynek, zbudować mury i tyle. Tak zrobimy. Dobra. No i tu jest Harkal Drakturom. To będę chciał przejąć dość szybko, bo ty nie masz ostatecznie wojny. Dobra. Więc to my sobie przejmiemy. No i pytanie, co z tym będziemy robić? Może oddamy to komuś? Nie wiem. Zobaczmy natomiast szybciutko. Tu fajnie, fajnie. No bo oni nie mają wojny z nikim. Ale to była kwestia tego, że tej nowi się to nie podobało. Obronnymi z córą lasu. Macie wojnę teraz z nimi, więc ma to sens może? To jest zawsze, słuchajcie, na pieniądze tam tego. Kwestia jest budowy posterunku, nie? Posterunek w córach lasu. A się kurde rozbudowali, zobaczcie. To wszystko żółte. Ciekawe. Czarne lasy, księżycowy odłamek, polana jadu. Gdzie wy macie jakieś kurde kowadle w kolumnie? W szpikulcu. Wąwozy, może w Siltador? Bo nie ma. A tu mamy przynajmniej dostęp do tych. Osobienia bestii. Wielkie pająki. No właśnie, bo tutaj nie mogłem pająków kurde ściągnąć. Zobaczmy, czy. No. Dobra. Spoko. Nie sądziłem, że Ostankia pokona, kurde, Morati tutaj. Ciekawe to jest. Dobra. To był dobry pomysł. Zobaczmy jeszcze, co tu można zrobić z Kuron. Wojskówkę, bo i tak walczymy. Dawaj pieniądze. Samolot za darmo takich rzeczy nie robi. Ty mi nie chce. To są wojskowe te sojusze, ale na razie nie chce. Confederation 16 już. Dobra, jest robaczy rój w ramach tego, ale to niestety nie dam ci pokoju. Musimy cię zniszczyć, mój miły, bo wiesz jak jest. Urazy się same nie pomszczą. No i mamy pieniądze. Także git. No, rzućmy te pieniądze tam, gdzie można. To mamy, to mamy, to mamy. Tu, 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 to. Odłamkowe. No i tyle. Piekielna otchłań. Chociaż piekielna otchłań to jest głupi pomysł z tym. Tu już mamy na czwór... Nie, na piątce mamy. Na piątce już to mamy, tylko nie mamy pieniędzy? 17 tysięcy. Także ja to potrzebuję mieć na piątce. Kiedyś na pewno będziemy potrzebować. To trzeba zrobić. I tutaj miałem zrobić... to wiadomo, ale nie w tej momencie. Bo ci od Bugmana miałem zrobić. Tak, tych. Tak, bo to jest szlak czaszek tutaj u nas, no. Dobra, to wrzućmy, to wrzućmy. To jest jedna tura, będzie git. 4300 mamy jeszcze. Trakt czaszek. To jest ten. I tutaj można by mieć kontroli trochę więcej nad tym wszystkim. Za turę w Harganet, natomiast... no właśnie nie wiem, czy nie mury. W tym momencie nie potrzebujemy... Tutaj złoto potrzebujemy. Złota nie potrzebujemy takiego zwykłego, tylko właśnie to. Złoto przysięgi za 900, żeby sobie wykuć kolejne rzeczy. Tak, runy postaci. Wroga dyscyplina minus 3. Można by tego użyć. Przeciwko dużym przeciwnikom. No i chyba tyle. Pomyślałem właśnie też między innymi, żeby te może świętą służbę i to odblokować, bo to jest odpieranie szarży, duma weteranów, premia do szarży, no takie podstawowe jednostki, żeby mieć. To musimy zrobić.
Też. Dobra, zróbmy tę świętą służbę. Wiem, że zabieram te wojenne opowieści, ale nie szkodzi. No właśnie, mamy te runy strachu i runy potęgi. Dajmy je teraz, bo zapomnę o tym. Jak zwykle. Chciałem to dać. No właśnie, nie. Nie tobie, tobie też nie. Skorgiemu. Skorgiemu chyba to miałem dać. Że wywołujesz. Tu, przedmiota. Runy strachu. Przeciwko dużym przeciwnikom to nie dla ciebie, to jest dla naszych różnego rodzaju gotreków. Domyślnie, wiadomo. w sumie Grombi nie jest zabójcą. Ungrim jest. Gdzie jest Ungrim? Bo go kurde nie widzę na tej mapie. Tu jesteś. To jest też niegłupie. No. No i syn. Takie stają się płonące. Podstawowa siła broni. Dobra, to zostawmy. Tu, Garagrim, Garagrim. Masz trzeci poziom, kurde, gościu. Nie wiem, czy ci chcę cośkolwiek dać, no ale ci dam. No bo nie wiem, czy to zgubisz zaraz, czy nie. Tan. Tan może mieć. Runę strachu. No i tyle. No i będziemy pieniądze, kurde, wydawać, znaczy kolejne nasze złotoprzysięgi na przedmioty, no bo widać, jak gołodupcami są. Jakimi gołodupcami są. Triangulacja, wiadomo. Bo to jest armia kogo? Twoja. Tutaj, to są dwie tury jeszcze. I on uciekł. Dobra. Jak ucieka, to ucieka. Tu jest Grog. Pewne zwycięstwo. Nie wiem, czy nie zrobimy łupienia, albo zniszczenia, albo sprzedania. Wychowanek zabójcy, słuchajcie. Utrzymanie minus 20 dla zabójców. Puszczanie krwi momentą, bo to mi się wydaje, bo to jest kiewiński, tu jest upuszczanie krwi. Co my zrobiliśmy teraz? No pewnie tam uzyskaj Malakaje mnie. W czasie bitwy nie. Chyba to jest ta była bitwa. Na organków. No bo tutaj niestety nie jest napisane, nie? Puszczanie krwi. I tu jest legendarna bitwa. Można by to zrobić w sumie. W następnym odcinku oczywiście, nie teraz. I już. Tu masz. Lokalna prowincja, tego nie potrzebujemy teraz. To masz. Tu. Tak, wiem, że jest zabójczy, nasz potężny cios. To masz. Bo tak patrzę, kurde, w ramach walki z Tamurkanem po raz enty. Blizny. Dobra, weź sobie potężny cios, bo faktycznie, kurde, to jest mało trochę tej siły broni. Muszę ci przyznać. Garagrim, ty masz wszystko, z tego co pamiętam. I szarży, i nieustępliwych. No. To będzie dobra sprawa. No i ten monolit prawdopodobnie. Można by go utrzymać, ale no w tym to nie ten. Posiedźmy tutaj moment. Uzupełnimy się ciutkę po prostu. Co tam Morkany? A tu jest co? A tu jest bitwa. Tu chciałem kliknąć. What? No dobra, nieważne. Kochani. Zostawimy sobie tu. Myślę, że Tamurkan nie ma szans tutaj, jak są dwie jednostki. Raczej będzie uciekał stąd. Może w naszym kierunku, może nie. Tu niestety musimy jeszcze dwie tury wytrzymać. I ewentualnie, jak się skończy tutaj z Tamurkanem, albo Sundrima wysłać, zobaczymy. No bo tutaj to możemy faktycznie pójść w tym kierunku, nie? Jeżeli to odbijemy, potem wijącą się fortecę i pójdziemy na dół,
To myślę, że tutaj będziemy można przejść tędy i wkroczyć tu. I wtedy byśmy tutaj wyskoczyli. A tu już jesteśmy niedaleko do naszych i na górę. Bo tych musimy też pokonać. Więc jak najbardziej myślę, że ma to sens. Tu siedzimy, tak, bo to jest ta tura? Tak. Tu siedzimy w zasadce. Gdzie my jesteśmy, bo kurde, nawet nas nie widzę. 50%. No. Dobra, jeszcze mamy parę punktów do wydania, to wydajmy. Zabójcy, zabójcy, pan toporów, taktycy, palące ostrza, murarze. Oko, oko, powitania, nieustępliwość. Nieustępliwość dla ciebie, żebyś był szybszy. Na polu bitwy, to jest ważne. Mamy dwa punkty, słuchajcie. Rzucimy tutaj oczywiście. No to jest doświadczenie, kurde, jednostki plus 3. Git. No, Grombi, kurde, poważna sprawa, że ty tu jesteś. No, mamy nadzorcę. Jakbyśmy chcieli. Możemy zwiększać przychody. Możemy zwiększać przychody w sumie. Skoro i tak gdzieś zazwyczaj siedzimy na jakichś terenach, albo które zajmiemy, albo które już zajęliśmy. Więc to może być dobry pomysł. Wiecie co? Tutaj akurat limit rezerwy wiatrów magii dla wroga może być przydatny. W ramach walki z elfami mrocznymi. Bo oni napierniczają tymi czarami też. Jak porąpani. No blizny, no. Dobra. Kochani, to wydaje mi się, że tyle, jeżeli chodzi o rozdawane punkty. Tak jest. Więc na tym sobie, kochani, zakończymy. No niestety, za turę wbijemy się w kolejną. Ale spoko. Znaczy, mogłem to, kurde, zostawić, bo tu jest w sumie 500. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie mamy to. Utrzymanie niestety nam się zwiększy, ale nie będziemy mieć minusów, bo tutaj mamy kontrolę minus 2, rozwój minus 15. No i stówkę dla utrzymania mścicieli uraz. Natomiast tutaj no niestety mścicieli uraz, kusznicy oraz zabójcy zostaną dodani tylko. Spoko w sumie, bo można wtedy będzie ich dorzucić do naszej armii, naszego przyjaciela Moreka. Ciuo. To jest 4 srebra. Dobra. Jest. Może kupujemy za 4 srebra. No i tutaj dorzucimy mu kuszników i zabójców. No. Plus oczywiście mamy. To, chociaż tutaj są takie jednostki. Nie, w sumie moment. To jest na dwójce. Ulepszone pociski wieży, okej. No mamy długobrodych, mścicieli, kuszników z wielką bronią. Tutaj spoko będzie. No, to sobie dorzucimy. No bo możemy to sobie dorzucić, ale nie mamy pieniędzy. I to jest czas na zastanowienie się nad swoim postępowaniem. No. My axe thirsts for war. 3800, kurde. Moment, może coś z jakąś szybką umową. Z Tyranok, tylko Tyranok. Nie, walczy, dobra. Szłat. Zwłaszcza, że masz tutaj z tymi stosunki dobre. Dobra. Weszła to lowcu Mazdemundi. Dobra. Buduj to. Przychody, produkcja klejnotów. Tak. No i tak naprawdę mury są najważniejsze tu w tym wszystkim innym. No mógłbym ewentualnie zamiast tego
poczekać i zwerbować sobie, czy zbudować sobie budynek. Ale będzie to lepszym pomysłem. Myślałem o tym. Tylko 1500. Znaczy, no mogę teraz sobie zacząć budować. Mieć mścicieli. Bo zaraz zagadamy z Tiranokiem. O. Za turę i kurde, lokalnie werbować, nie? Tak, zróbmy. Co to za misja jest? Ostateczna wojna w imię Zemsty. Nie, nie, nie. We do not do it here. We do not. We don't. Nie, dobrze mówię. We do not do it here, jak mówił świętej pamięci Czarna Pantera. Tyle, kochani. Serdeczne dzięki. Pa, pa.